Cześć kochani, witam was z okienka pracowitej pszczółki. Już jest 31 styczeń, zima nam zrobiła psikusa, już tak było ładnie, bieliłam swoje drzewka, porzeczki zaczęły puszczać pąki, a tutaj masz. Całą noc sypał śnieg, zrobiło się od nowa biało, ale niestety trzeba zabrać się za robotę. Także zapraszam na pierwszy siew, bo są warzywa, które mają długi okres wschodu i ich by już pasowało koniec stycznia koniecznie, tak do połowy lutego zacząć wysiewać. Także zapraszam na filmik. Jak widzicie, przygotowałam sobie już tutaj wielodoniczki, różne pojemniczki z kiwi, z przeróżnych takich, żeby wiadomo, nie kupować niepotrzebnie. Przygotowałam sobie tutaj już, nasypałam ziemi i nie dodawałam tu żadnego ani fernitu, ani żadnych dodatków. Sama ziemia normalnie do pikowania siania, nasiona. Bo jak słyszeliście w moim jednym z filmików, 4 i 5 lutego jest pełnia. To jest czas, w którym niby mówią, że się absolutnie nic nie robi, nie sieje, nie pikuje. Także następny taki rzut, gdzie zaczniemy jakieś prace, to będzie przypadał już od 7 do 11 lutego i potem znowu mamy przerwę aż do 22 lutego. Także ja dzisiaj zaczynam troszeczkę już siewy, a na tą drugą turę w połowie lutego już może posieję parę pomidorów. Także jeszcze zobaczę, jak będzie. Ja mam szklarnię z poliwęglanu, ale no nieocieplaną. I może te sadzoneczki, co już takie będą ładne, a nie będzie już takiego większego przymrozku, może wyniosę tam. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Ale dzisiaj zabieram się za siewy tego, co tutaj mam. Pierwsze będę siała pora. Mam taki wysoki pojemnik, bo wiadomo, że pory mają długi system korzeniowy. Troszeczkę sobie zroszę ziemię. I tak go rzutowo wysieję. Myślę, że mi wystarczy. Troszeczkę go przykryję ziemią. Ale nie dużo, tylko taką minimalną warstwę. I go zroszę. I gotowe. Ci, co oglądali, wiedzą, że robiłam sobie sama znaczniki z... Akurat tutaj mam pojemnik po jogurcie. Mam 3 dzieci, także zawsze coś pałaszują. Wróćcie się do filmiku, zobaczycie, jak robiłam. Ja sobie nakleiłam naklejkę, a jak nie, to tutaj markerem i zaznaczam, kiedy siałam, co siałam, bo uwierzcie mi, że naprawdę zapomnicie. Także pora już mamy gotowego, odkładam go na bok. Teraz zabieram się za seler i tak samo ubijam troszkę. Proszę. I kochani, seler ma strasznie drobniutkie nasionka i w każdym z filmików, gdzie będziecie oglądać, mówią, żeby posiać i w ogóle nie przykrywać go ziemią, bo seler lubi dużo światła. Także ja też nigdy nie przykrywam ziemią, tylko po prostu sieję. To jest seler korzeniowy, on mi się zawsze udaje, to jest
albin. I też go tak rzutowo posieję. Zroszę. Pamiętajcie, żeby w swoich pojemnikach mieć dziurki porobione na odpływ wody, żeby nam te nasionka nie gniły, nie pleśniały. I już mam por i seler posiany. Teraz będę siała kalafiory. Tu mam taką wielodoniczkę. Zrobię sobie dziurki tak na centymetr. Jeżeli będzie głębsza, to nam te nasionka nie wzejdą. I kochani, pierwszego będę siała kalafiora romanesco, zielonego. Tutaj mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 rzucamy po jednym do każdej dziurki. Gdy wam się akurat ucieknie, no to potem go albo przesadzicie, albo ten ładniejszy zostawimy, a dwa mi wystarczy. Teraz będę siała następny. Tylko pamiętajmy, żeby sobie od razu go zaznaczać, żeby nam się nie pomieszały, bo ja akurat w tej paletce będę siała trzy odmiany. I zaznaczam sobie tutaj. W następnych będę siała ten fioletowy. Też po jednym nasionku do każdego ochłodku. To już mu troszeczkę jakieś większe nasionka. Że z każdego po 19, gdyby tak się wszystkie udały, ale może sobie spróbuję jeszcze na późniejszy czas posiać razem z kapustami tymi późniejszymi. Także zobaczymy, które będą ładniejsze. I tutaj był biały, a tutaj będzie różowy. Dajcie znać, czy wy już też coś siejecie, czy jeszcze czekacie na ciepło, z jakich rejonów jesteście, jaka u was jest pogoda. Bardzo jestem tego ciekawa. Dobra, starczy mi. Także resztę nasionek chowamy. I to teraz zroszę. Gdy ktoś ma swoje sadzonki nad samymi grzejnikami,
to wiadomo, musicie pilnować sobie, żeby one nam nie przeschły. A jeżeli nie, no to zakręćcie sobie jeden grzejnik i połóżcie nad tym grzejnikiem. Jeszcze mi zostało parę tych, ale chyba to sobie odkładam. Następną będę siała tą pierwszy raz kapustę głowiastą ekspres. Ona jest taka ta podłużna, szpiczasta. Jeszcze ją nie miałam. To jest odmiana najwcześniejsza. Także zobaczymy, jak ona będzie się czuła w naszym klimacie. Na pewno ktoś już ją próbował też. A ja ją będę siała pierwszy raz. Nie za głęboko, żeby nam zeszła. Pojemniczki są już większe, to są 9x9, także już rzucę sobie po 2 nasionka. I mi wystarczy. Delikatnie przysypię. I jadę. Zdzielamy ziemię. To nasionko dostało troszeczkę wilgoci. I kapusta. Mam znacznik. Kapusta ekspres posiana. Odkładamy ją już na bok. Teraz następna będzie kapusta włoska Vertus 2. Też sobie do... Bo mam już takie większe pojemniczki. Rzucę rzutowo po 2 nasionka.
Resztę nie wiem, czy wrzucę bezpośrednio do tunelu, nakryję agrowłókniną, żeby zobaczyć, porównać, które sadzonki będą mi lepiej rosły. Czy te w szklarni, czy te w pojemniczkach. I też po jednym nasionku. Kapusta właśnie nie lubi przesadzania. Potem długo boleje. I nie chce się właśnie uczyć. Niby ten, co nie ryzykuje, nie pije szampana. No ale... I tyle. Posiana. Mam tutaj już pomocnicę swoją. Już mi podlewa następne pojemniczki. Przywitaj się, Julcia, z wszystkimi ładnie. Ja co powiem? No powiedz cześć. Cześć. I tutaj sobie zaznaczymy kapustę włoską. Kapusta pekińska i kapusta... Słyszeli cię, słyszeli wszyscy. Kapusta włoska. Odkładamy ją. I tutaj teraz, gdzie Julcia nam podlewa, posiejemy sobie brokuł. Też sobie zostawię parę nasionek do szklarni, jak się ociepli. Zobaczymy, jak radzi sobie w domu, a jak w szklarni, gdzie lepiej. Także jeżeli subskrybujecie, to będziecie widzieć na bieżąco filmiki. Będę wam odświeżać. Jeżeli nie, no to subskrybujcie, jeżeli tylko jesteście ciekawi. Jestem tutaj początkująca, niby uprawiam swój ogródek już parę lat, bo mam dzieci i chcę, wiadomo, tak jak każdy, dla nich zdrową żywność. Na co mam jeść z nawozami, skoro mieszkam na wsi i mogę mieć wszystko swoje, tylko troszkę chęci. Bo normalnie, jak nieraz przyjdzie jakaś pani i mi powie: a ty głupia, że ty robisz, w sklepie sobie możesz kupić. To wiecie co, nóż mi się w kieszeni naprawdę otwiera. No otwiera mi się. Ja 50 stopni w słońcu jadę zbierać siano, słomę. Mamy żniwa, to też musimy uciekać, zanim nie popada na to wszystko, czy siano. A ktoś siedzi normalnie pod balkonem, w cieniu i śmieje się z drugiego. No to jest normalnie hit. No ale, skoro mają dużo pieniędzy, to niech sobie kupują. A ja przy odrobinie czasu z Julcią, bo teraz okres ospy w szkole. Julcia siedzi cała wykropkowana w domu ze mną. Także my z Julcią tutaj będziemy siały. Będziemy wam rzucały filmiki. Także zapraszamy do oglądania. Następne, co będziemy Julciu siały? Chyba kapustę pekińską. Woda oszukuje. Ale tej kapusty pekińskiej, słuchajcie, mam dwa pudełka złączone na raz i normalnie dajcie spokój. Także będę chyba zostawiała te warzywka, które mi zaczną puszczać w pęd, będę je zostawiała. Będę się starała zbierać własne nasiona. Już mam parę swoich nasion. Bo nie wiem, czy wiecie, ale miałam nagrać osobny filmik co do tego. Ale pokażę wam na
paru przykładach, tylko nie wiem, gdzie są te nasionka, no ale na przykład z kapustą włoską. Zobaczcie, ona tutaj ma oznaczenie 2. Widać? Widać. Tak samo nasiona z ogórków czy z innych warzyw. Teraz wam się staram pokazać. Tutaj macie krak F1. Tu akurat nic nie ma. Czyli jeżeli będziecie chcieli sobie zebrać z nasion z tych F1, niestety, one w tym roku wam się urodzą, ale na następny rok już będą całkiem inne. Może tam lekko zbliżone, ale co rok to już będą inne, bo one po prostu są... To oznaczenia to znaczy, są krzyżówkami, są jakieś tam modyfikowane, jakieś przeróżne te... Także one wam się nigdy w drugim roku, jak zbierzecie nasiona, nie będą takie same, jak kupiliście. Także starajcie się kupować bez tych oznaczeń F1 i przeróżnych tych, bo niestety będziecie chciały zebrać to samo, a okaże się, że to jest całkiem inne już samo pomidory. No ale wracajmy do naszego zajęcia. Lekko kapustkę przykrywamy. I to nam Julcia ładnie zrosi. Znacznik. Kochani, jedna ważna rzecz. Gdy będziecie kupować nasiona, niektóre nasiona trzeba poddać tak zwanej stratyfikacji. Czyli one muszą przejść taki okres mrożenia. Musicie ich potrzymać jakiś czas w zamrażalniku. Ale to sobie musicie sprawdzać, a jak nie, to pytać tego, co wam sprzedaje nasiona w sklepie. Bo na przykład poziomka czy niektóre kwiaty, no tego niestety zabiegu potrzebują. I ja sobie kupiłam poziomkę, bo mam już 3-letnią, no ale jestem z niej bardzo zadowolona, z Reginy. Tak, możesz mi przynieść wodę. I ja nie zamroziłam poziomki, bo po prostu zapomniałam całkowicie o niej. I sobie tak, ona też ma takie maluteńkie nasionka, ich nie trzeba przykrywać w ogóle ziemią. Potem je przepikujemy, gdy już będą duże. Będę próbowała siać trytomę, roślina wieloletnia na wysokie rabaty. Nie mogę się do niej dostać. I on też tak. Żółtowo posieje. Troszeczkę ją. Przysypiemy. Lekko ją ubiję. Julcia ją ładnie podleje teraz. Teraz ja to zabieram, a ty podlejesz mi tutaj to. To sobie jeszcze zaznaczę. Dobra. I tutaj, co tutaj będziemy teraz siały? Łubin. Dobra, to już mamy podlane. Już mi podlała. Teraz będę siała łubin. Po jednym nasionku rzucę, żeby mi było lepiej go potem pikować.
ciasta nie lubcio. Nasionka całkiem spore. Po jednym do każdego otworu, żeby nie było za gęsto. No tam się dwa rzuciło. Bardzo ładnie wyglądał bubin. Zostały jeszcze mi nasionka. Ja to sobie robię innej skrzyneczki, posieję. Teraz je delikatnie przysypię. Pojedynczo to mi tak będzie lepiej z takiego małego pojemniczka wypchać i nie narusza mu korzeni zbytnio. Julcia, podlejmy to teraz jeszcze. Słuchajcie, zakupiłam sobie takie, nie wiem, też na rabaty, niebieską trawę. Nasionek to mama niewiele. Ale jestem bardzo jej ciekawa. Także poszyjemy ją. Jeżeli macie też tą niebieską trawę, rzućcie mi jakieś zdjęcia, jak to w ogóle wygląda. A jeżeli jesteś ciekawa, ciekawy, zarówno jak ja, to oglądaj mój kanał. Bądź na bieżąco. To ja się podzielę zdjęciem. Ja będę chciała je jak najbardziej nagrywać na bieżąco filmiki. Ale gdy już przyjdzie ciepło, zacznie się niestety wożenie obornika, sianie zbóż wiosennych. Nie wiem, czy już znajdę tak czas, ale dla chcącego nic trudnego. I zaznaczymy sobie, że to jest nasza trawa. I teraz tak, tu wyłubin, sprzątamy i tu jest ten niebieski kwiatek, trawa, przepraszam bardzo. Jeszcze nam została petunia, teraz ją posiejemy. Petunia zwisająca. Tym się sieje od lutego do marca. Potem się ją pikuje.
wiadomo, po przejściu przemrozków, tylko no drobniutko, rzutowo. I nawet jej nie będę przykrywała, tylko zroszę. No ma tak drobniutkie te nasionka, że nie trzeba przykrywać. I oznaczymy, że to jest petunia. No i siejemy po jednym nasionku bakłażana do pojemniczka. Lekko go przykrywamy. Wiadomo, zrosić. Juciami znowu musi przynieść wodę, ale to nic, chwileczkę. Jucia już mi zaczyna siać paprykę. I odkładamy bakłażana. I jak widzicie, Jucia już mi zaczęła siać paprykę. Nie szkodzi, jak ci się dwie rzuciło. To jest nie szkodzi. Także no siej dalej. Zapraszam cię do współpracy. Osiej sobie tutaj tak po kolei, w każdym rządku, a ja będę siała z tej strony. Mam tą swoją paprykę, znaczy z nasion. Kupiłam ją w Biedronce, taką podłużną, czerwoną. Ona jest chyba Palermo. Naprawdę jest plenna. Rodzi się zarówno w gruncie, jak i w szklarni, bez żadnego problemu. I my tutaj z Julcią już będziemy siały też po jednym nasionku. Do każdej. Bierzcie, uczcie swoje dzieci siewów. To jest dla nich naprawdę frajda. Widzę przynajmniej po mojej córce. Ona jest szczęśliwa, jak sieje, jak coś wychodzi z ziemi, bo to jej, bo to ona siała. Także naprawdę, uczcie swoje dzieci, bierzcie ich do każdej pracy. Wiadomo, nie dacie im takich delikatnych prac, bo mogłyby więcej być strat niż pożytku, ale do takich siewów, tym bardziej do wielodoniczek, czy nawet tak. To jest dla nich naprawdę świetna zabawa. Już skończyłaś? Jeszcze nie. Jeszcze nie? No to kończ. A ja od tej strony będę już przykrywała ziemią. Delikatnie. Potem ją będziemy pikowały. A czy tutaj jeszcze nie ma tego? A tu już jest. Jeszcze tutaj jest pusta. Tylko, że ten w środku nie szkodzi, jak gdzieś jest dwie. A to i tak będziemy pikowały. Mamy te pojemniczki z jogurtów. Będziemy pikowały, bo one i tak muszą być pikowane, bo ich nie damy, bo przyjdą przemrozki, to nam je zmrozi. Musimy ich poczekać, aż przymrozki zginą, to dopiero ich będziemy sadziły zarówno do szklarni, jak i do gruntu. I sobie umyj rączki, a przy okazji mi przyniesiesz wody. Słyszysz, Juciu? Weź mi przynieś jeszcze wody do spryskiwania, potem poprawimy. Proszę. Jak my jeszcze skończymy, to wtedy jeszcze umyjemy te ręce. Tak, wtedy będziemy sprzątać, wtedy będziemy tutaj robić porządek. Ale na razie nie ma się co tym przejmować, bo wiadomo, praca przy ziemi to jest praca przy ziemi.
Także kochani, myśmy z Julcią zakończyły już te siewy dzisiejsze. Następny filmik będzie na amore, pomidory. Nie wiem, czy już się ukaże, akurat 14 lutego. Będziemy siały pomidory. Nie wiem, jeszcze tam jakieś inne warzywka, także kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, żeby być na bieżąco. I jeszcze będziemy sadziły orzeszki ziemne, fistaszki. Także naprawdę będzie się jeszcze tutaj wiele działo. Chciałam Wam jeszcze rzucić dzisiaj filmik, ale to już będzie za długo. Taki mój domowy ogródek z resztek. I zapewne każdy przez całą zimę coś tam do domu ze sklepu przynosi, czy nawet macie, tak jak ja, przez całą zimę własne warzywka. I z takich domowych resztek naprawdę taki ogródek na parapecie całą zimę możemy mieć. Także więcej Wam nic nie zdradzę. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, a za dzisiejszy filmik wspólne sianie bardzo Wam dziękuję. Także do następnego, jak wiadomo, niebawem. Pa!